Cześć ludzie, witam was po wakacjach, mam nadzieję, że spędziliście je miło. Zanim zabraliśmy się za przerwę, z tego co pamiętam poszło bardzo dużo pod rząd figurek komiksowych oraz moich customów. Postanowiłem zrobić malutką przerwę od nich, po wakacjach zacząć z wykopem. Od figurki, którą było kiedyś bardzo trudno zdobyć, teraz na szczęście już jest o wiele łatwiej. Była ona przez długi czas moim świętym gralem, jak to się mówi, w tym naszym zabawkowym światku. I chodzi mi oczywiście o tego oto Raziela z Grayson River. Jak widzicie, jest już otwarty, ponieważ stał przez długi czas na moim biurku. Naprawdę jest to zdecydowanie moja ulubiona figurka. Od razu wam zasady, taki spoiler na sam początek. I tak, mówiłem, że było go bardzo trudno dostać, a to dlatego, że został po prostu pierwszy ich tam produkcja, ich została wyprzedana bardzo szybko. I nie było żadnych, no nie wiem, nie robili je, NECA ich nie wznawiała produkcji przez długie lata. Nie wiem, tak ze 4 lata, coś koło tego, 4-5 może nawet. Aż w końcu fani wyprosili i została wznowiona produkcja tego Raziela, bez wariantu, który wam zaraz pokażę. I nie dość, że wznowiono go, więc już nie trzeba płacić na eBayu kosmicznych cen. Do tego jeszcze produkcja poszła do sklepów za $10, także cena została ucięta o powiedzmy tam 1/3. Szok totalny. Ja się złapałem za Raziela, ponieważ nie mogłem go nie mieć, naprawdę. Bardzo długo czekałem, żeby go zdobyć. Zamiast standardowego dla NECA całego plastikowego opakowania, tu widzicie karton z tyłu. Ale oprócz tego w grafikach nic się nie zmieniło. To na razie odłożę. Dalej są wyjęte z tych udostępnionych przez Eidos. Także są w dosyć niskiej rozdzielczości, jak na grę z PlayStation 2. Tu jest przód, tytuł gry, tył z obrazkiem Raziela, który jest mi bardzo dobrze znany. Z dwoma wariantami tej figurki, materialnym Razielem i tym ze świata duchowego. Tu mamy tak, co się znajduje. Każda figurka ma 24 punkty ruchu, dwa zestawy dłoni, pochodnie, ten całun, który można z niego zdjąć. Można zmieniać między oboma figurkami. I oczywiście miecz. To tyle. Z tej strony figurka, jak widzicie, jest tutaj. To samo napisane z przodu, co było z boku. Zaznaczone, że jest to materialny Raziel. Ekipa, której trzeba za to wszystko podziękować. I jak powiedziałem, wznowiony został tylko materialny. Jego wariant niestety nie. Choć ten drugi też jest łatwiejszy do zdobycia. Ale w każdym razie zrobimy małą pauzę. Wyjmę go z tego już i tak trochę pobitego pudełka i zaraz wracamy. I jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, Raziel jest już wyjęty z pudełka. Jego akcesoria spokojnie leżą z boku. I także zaczniemy standardowo oglądanie go od nich. Po pierwsze mamy pochodnię, którą prawdopodobnie będzie mógł złapać w rękę, nie wiem, zaraz zobaczymy. Jak widzicie, drewno jest zrobione, odlane ze zwykłego plastiku kolorowego, pomalowane, jakby było pokryte benzyną, czy jakimś tam innym środkiem odpopalnym. Góra, płomień jest zrobiony z plastiku półprzezroczystego, pokryty farbami, tak samo półprzezroczystymi. Wygląda to dosyć fajnie. Choć na pierwszym wydaniu tej figurki ogień był trochę bardziej czerwony. Co robi Toto tutaj z boku? Zaraz się dowiecie, choć pewnie już się domyślacie. Jak było napisane, mamy dwa zestawy dłoni. Te na Razielu, które zaraz wam pokażę upozowane. I te tutaj. Różnią się tym, że te mają ruchome pazury. Te dwa tylko można je zdjąć. I te dłonie, jeśli nie podobają się założone, służą do
chwycenia pochodni. Można ją włożyć do obu, do którejkolwiek. I ten bolec tutaj wkłada się w dziurę w palcu. Dzięki czemu pochodnia nie wypadnie, nie trzeba nawet ich zginać wtedy. Choć oczywiście dla efektu nie zaszkodzi. Jak powiedziałem, nie ma problemu z złapaniem go pochodni w drugą łapę lub w obie jednocześnie. Nie ma większego problemu w wymianie rąk. Są założone na stawach kulkowych. Także po prostu wystarczy pociągnąć. I później zakłada się drugą dłoń. Proszę bardzo. Raziel z pochodnią. Spokojnie jeszcze do niego wrócimy. Oczywiście tym ważniejszym akcesorium... Aha, od razu wam pokażę. Obie te dłonie są takie same. Znaczy, tak, są dokładnie takie same. Z tego co mi się wydaje, nawet tak samo są wyrzeźbione. Że to jest po prostu odwrócona ta rzeźba. Widzicie, jak są upozowane. Można z bliska zobaczyć szczegóły na bandażach, na pazurach. Naprawdę fajna sprawa. I tu nie ma dziury na pochodnie. Dobra, dłoń odkładam. Tym ważniejszym akcesorium oczywiście jest miecz Soul River Pożeracz Dusz. I on przypomina najbardziej siebie z ostatniej części cyklu, z Legacy of Kain Defiance, gdzie wreszcie zaczął wyglądać jak ten Blood Omen, którego, przepraszam, Soul River, którego nosi Kain, ten metalowy z czaszką w głowni. W końcu wygląda jak miecz, a nie jak błyskawica, jak to było w pierwszym Soul Riverze. Jest standardowo oczywiście zawinięta energia wkoło niego. Jest także ten kawałek energii, który nachodzi na rękę Raziela. I to pokażę wam zaraz. Najpierw sama figurka. Tylko wymienię mu dłoń, ponieważ osobiście wolę te upozowane. I te obie, właściwie to już jest nieważne na którą rękę, w każdym razie te działają lepiej z Soul Riverem. I tak, co by wam tu dalej pokazać? Najpierw, no właściwie widzicie go jak wygląda. Ta wersja Raziela jest oparta w przeciwieństwie do miecza na pierwszym Soul Riverze. Różnice pomiędzy jego wyglądem we wszystkich trzech grach, w których wystąpił, są niezbyt duże, ale jednak dosyć widoczne. Kiedy się na to zwróci uwagę, niestety błędnie są wykonane nogi, właściwie stopy, ponieważ nie powinno mieć takich pazurów, powinno być całe niebieskie. Trochę więcej powinno być widocznych tych ścięgien, czy tam innych błonek. W każdym razie nie ma co się przejmować. Widać to właściwie dopiero tylko, kiedy się porówna z jakimś obrazkiem Raziela, konkretnie z gry. Z pamięci to raczej trudno wyczuć. W każdym razie bandaże, wszystko wydaje się na swoim miejscu. Porównując także z grą. Całun oczywiście opatrzony klanowym symbolem Raziela. Zarzucony na niego. Skrzydła, do których zaraz wrócę. I może zaczniemy od dołu, bo na razie będzie mi tak łatwiej. Ochroniacze na nogi. Masa detali. Podrapane, zepsute. Pomalowane tak, że widać, że są stare. Nogi z widocznymi mięśniami. Zero skóry, samo mięso. Oczywiście niebieskie, pomalowane kilkoma odcieniami farby wręcz. I od tyłu. Łapy. Cienkie, tak jak to Raziel. Grube tutaj ma, właściwie trochę dłuższe niż w grze ręce. Dłuższe niż anatomicznie powinien mieć człowiek. Niewiele, ale daje to fajny efekt. Bandaże tu, później te grubsze. Jak widzicie, na obu rękach są inne. Inaczej wyrzeźbione.
Naprawdę fajny, fajny motyw, że postarali się w tym aspekcie. Oczywiście zawiane włosy Raziela. I jak było napisane na opakowaniu, całun da się wymieniać między figurkami. Ta druga, oprócz tego, że zrobiona jest z przezroczystego plastiku, ma zdjęty z twarzy ten szaliczek, żeby mógł łapać duszę. Tu widać lepiej. Poza tym też wydaje mi się, że pierwsze wydanie miało tej figurki konkretnie miało bardziej niebieski Soul River, żeby odróżniał się kolorem od tego, który miał ten niematerialny Raziel. Ale tak, całą da się zdjąć, ponieważ głowa znajduje się na stawie kulkowym. Nie ma problemu, proszę bardzo. Można było go założyć na tą drugą głowę. Tak to wygląda w zbliżeniu. Głowę wam zaraz pokażę spokojnie. Właśnie tu dobrze na jego klacie widać użycie fioletowej farby, jaśniejszej niebieskiej. Bardzo fajnie to wygląda. Głowę można... Przepraszam, zaraz go wrócę na wizję. Głowę można założyć, mieć takiego gołego Raziela, który także robi duże wrażenie. Oczywiście nie ma szczęki, tak jak nie powinien mieć. Są wystające kły. Twarz w odpowiedniej, odpowiednio wyrzeźbiona. I teraz właściwie od razu dochodzimy do tej rzeczy, która mi się najbardziej, właściwie jedynej rzeczy, która mi się tak naprawdę nie podoba w tej figurce. Na pewno zauważyliście kontrast między kolorem twarzy Raziela a jego resztą jego ciała. Głowa jest, ma bardzo jasny odcień niebieskiego. Te jaśniejsze punkty, które powinny być białe, tak jak na mięśniach, są także szaro-niebieskie, trudno widoczne. Trochę mniej przez to widać te czarne mazy pod jego oczami. I mówię o tym głównie dlatego, że pierwsza edycja tej figurki miała odpowiedni kolor twarzy, dokładnie niebieski, tak jak reszta ciała. Także trochę nie rozumiem, czemu NECA zdecydowała na taką różnicę, no ale no cóż, bywa. W każdym razie rzeźbę widzicie, kręgosłup widać, zakres ruchu, głowa, pełny obrót, góra-dół, ręce na zewnątrz, lewo-prawo, góra-dół, biceps oczywiście można zakręcić, zgiąć w łokciu, dłoń widzieliście na stawie kulkowym, więc można nią też kręcić do woli. Tylko wydaje mi się, że lepiej uważać z tym, jak się go zgina, ponieważ mimo wszystko jego ręce są dosyć cienkie, więc nie naciskałbym go za bardzo. Aha, skrzydło spadło, no dobra, niech tak będzie. Da się go w klacie zginać, także jest na stawie kulkowym, dlatego też nie ma nic, żadnego ruchu tutaj w miednicy. Nogi są niestety na stawie kulkowym, typowym dla figurek Hasbro. Czyli w przeciwieństwie do tych lepiej ruchomych Toy Bizu na przykład. Nie da się, mają te bolce włożone na 45 stopniach lub nawet do góry całkiem. A nie na 90 jak figurki Toy Biz, żeby się dało nogi ruszać swobodnie. Także najpierw trzeba zakręcić kulkę, dopiero wtedy można zgiąć do góry na dół. Jak widzicie, na kulce od razu jest wyrzeźbione, co to ma być. I właśnie, zobaczcie, ruszam właściwie nogą, kulka też się rusza. Staw tutaj założona ta noga na staw kulkowy jest na tyle ciasno, że trudno jest ruszyć samym udem, jak widzicie. Także nogi też niestety nie mają największego zakresu ruchu. Nie będzie się dało Raziela zgiąć z nogami pod klatą, nie wiem, siedzącego na gałęzi, niestety tego nie uzyskamy. Ale dalej, kolana zginają się bardzo fajnie i są stopy na stawie kulkowym. Co prawda ograniczonym przez te, w cudzysłowie, buty, ale ważne, że działa. I tak, już zauważyliście, że właściwie on strasznie goło wygląda bez tego całunu, nie? Ale tak, już zauważyliście, że jedno skrzydło spadło. Drugim rusza się swobodnie, można je wyjąć.
I robię to dlatego, żeby po pierwsze pokazać wam, jak on wygląda całkiem goły, że wciąż robi naprawdę fajne wrażenie. Nawet jeśli chciałoby się go mieć na półce, nie jako Raziela, po prostu jakiegoś tam pierwszego, lepszego potwora. Wygląda naprawdę okazale. I patrzę jeszcze, o czym nie wspomniałem. Mięśnie. Macie tyłek. Mięśnie są zarysowane czarną farbą. Tutaj we wgłębieniach dającej głębi. Daje to głębi całemu wzornictwu na nim rzeźbie. Ale tak, skrzydła zdjąłem po pierwsze, żeby pokazać wam go gołego, jak już powiedziałem. A po drugie dlatego, że one są założone niepoprawnie w pudełku. Jeśli zauważyliście, włożone były tak, w taki sposób, a powinny być na odwrót, tak naprawdę. Czyli lewe skrzydło powinno być po prawej, a prawe po lewej. I tutaj niestety mam ten problem, że staw z tego skrzydła wypada łatwo, także za bardzo nimi nie ruszam. Moment. No, wchodź tu. Nie chcę tego uszkodzić. Dobra. Jak widzicie, tak skrzydła wyglądają o wiele lepiej, tak jak powinny być tak naprawdę w grze. No ale jest ten problem, że trochę trudniej je teraz złożyć. Może je nosić co najwyżej tak. Przy okazji założę całun, żeby był bardziej growo odpowiedni. Dobra. Jak widzicie, skrzydła wyglądają tak, w ten sposób. A ja lubię mieć je zamienione, mimo tego, że jest to niepoprawnie. Ponieważ przypominają wtedy, jakbym miał jakiś płaszcz lub pelerynę na sobie. Wygląda bardziej dostojnie, kiedy one są w bezruchu. Zaraz wrócę do tej myśli. Tylko włożę skrzydło. Jeszcze jedno. Może gdzieś tam sobie coś ponucić, zaśpiewać, ugotować. Zanim ja to włożę. Dobra. Jak widzicie, zrobić tylko tak. Czy nawet tak. Poza tym jedno z moich skrzydeł jest bardziej zgięte od drugiego, od pudełka. Nie upadaj. Dobra, ale tak ja je z reguły trzymam. I jak mówię, teraz wygląda tak pelerynę, a sam Raziel się wydaje trochę masywniejszy. Pochodnia na bok, ręka, dłoń na bok. I oczywiście najważniejsza część figurki, czyli sam jego miecz, czy bez tam rzucania spoilerami, to i owo, nie tylko miecz. Zakłada się go po pierwsze tutaj na palce. Jak powiedziałem, da się założyć na którąkolwiek rękę, choć bardziej poprawnie powinno być oczywiście na lewej, no przepraszam, na prawej. Jest jak w grze, miecz wychodzi mu właściwie z dłoni. Tak, jest dosyć długi, nie da się ukryć. I tyle sam miecz i do tego jeszcze jest ta wiązka energii. Tylko mankamentem jest to, że nie ma jej gdzie podpiąć. Po prostu musi wisieć tak luźno na ręce. Nie da się jej wpiąć nigdzie w miecz ani nic. Trochę szkoda akurat tego. W każdym razie można mieć tak. Raziela z mieczem, proszę bardzo. I mała przestroga. Nie miałem co prawda problemów sam ze swoim wampirem, ponieważ jeszcze go nie trzymałem u siebie. Z mieczem wyciągniętym, nie znalazłem dla niego jakiejś naprawdę fajnej pozycji, w której chciałem go trzymać. Ale ludzie mówią, że no cóż, Soul Reaver potrafi sflaczeć, po prostu opaść, zacząć się wyginać od ciepła. Nie wiem, mam nadzieję, że mojego to nie spotka. W razie problemu jakoś spróbuję sobie tym poradzić. W każdym razie, no nie wiem, po prostu ostrzegam na wszelki wypadek, gdybyście mieli jeszcze go gdzieś zamiar dorwać. I co? I to właściwie tyle. I widzę, że tak się już strasznie rozgadałem. No ale to powrót po wakacjach. Przed jeszcze pójściem do szkoły czy do pracy.
musicie zacząć skupiać swoją uwagę, także możecie poświęcić trochę czasu na moje gadanie. Razgiel jest gotowy, wygląda fenomenalnie, mimo tych jakichś tam braków, czy rzeczy, które nie zgadzają się z grami, które wspomniałem, nie robi mi to żadnej różnicy. Naprawdę jest to moja ulubiona figurka. Mimo tego, że słabo się rusza, że ma jakieś tam problemy, że miecz może się zepsuć. Ulubiona rzecz, jaką mam w domu. Nie żałuję kompletnie, że go kupiłem. A na pewno śmieję się z tego, oczywiście wesoło, że nie wydałem na niego 5 stów, a tylko kilkanaście złotych, kilkadziesiąt. Okej, dobra, dzięki. To był oczywiście Raziel, figurka Neki z Player Select serii Legacy of Kain, Soul River. Genialna rzecz. Kupujcie się gdziekolwiek jeszcze znajdziecie. Do następnego. Hej, jeszcze jedna rzecz. W środę powinno być już dostępne demo Resident Evil 6 na PS3. I takie pytanie. Chcielibyście zobaczyć, jak działa? Napiszcie w komentarzach.